jednego z miejsc. Jak widać, na samym wejściu wypas. O kurde, ile wyposażenia. Zobaczcie. Jest nawet wózek elektryczny. A tutaj odpoczywają lalki. Piękna zabytkowa szafa. Nietypowa lampa. Chyba będzie trzeba odpalić latarkę. O, tu mamy jakiś ładny obraz. O, to i byli właściciele. Pani, która tutaj mieszkała, umarła kilkanaście lat temu. Jej mąż zajmował się zbieraniem modeli samolotów, o czym przekonacie się za chwilę. Idziemy teraz do innych pomieszczeń. Teraz zerknijmy z oświetleniem. Dobra. Tu mam jakiś aparat stary. Idziemy. Piękniejszych pomieszczeń. Zobaczcie tą witrynkę. Wypełniona szkłem, porcelaną. I tutaj mamy obraz ze zwierzyną. Zobaczcie, ile pięknych rzeczy zostało. Mamy jeden z modelów samolotów. Oczywiście będzie ich więcej. Tutaj kolekcja lalek. Dość nietypowe hobby. Laleczki. Ibiza. Każda lalka ma swoją historię. Tutaj mamy kominek, już nieaktywny. Banknot. 20 franków. Wcześniejsza belgijska waluta. Kilka talerzyków ozdobnych. Idziemy dalej. Tutaj mamy chyba salon.
Piękny, zabytkowy zegarek z kominkiem. Stara lampa. Dzisiaj nie jestem tutaj sam. Najprawdopodobniej dwie Belgijki również przyszły na eksplorację. Bo zobaczcie, jaki piękny kredens. Jest naprawdę piękne. Całe wyposażenie zostało. Dobra. Pójdziemy teraz do góry. Nie będziemy przeszkadzać. Tutaj mamy główne wejście. Cały czas są otwarte. Idziemy na górę. Docieramy do jednego z pokoi i wita nas laleczka. Jezus, troszeczkę już pokiereszowany. A na szafie kolekcja porcelanowych lalek, kotków i świętych figurek. Dobra. Zajdziemy jeszcze do drugiego pomieszczenia. Benelux. Kraje Beneluxu są naprawdę bogate. O, mamy piękną sypialnię. Zobaczcie, jakie zdobione łóżko. Toaletka. Chyba w komplecie z łóżkiem. Równie piękna. Co mamy? Jest to pudełko. Szafeczka mocna. Tu widzimy kolejną szafę. Ta już dość wielka. Co tutaj jest? Może jakiś stryszek? Tak, ale już jest pusty. Albo zawsze był. Mamy tylko jedno łóżko żelazne. Tu mamy kolejną szafkę nocną.
fajny zegarek. Pudełeczko. W środku jakieś pierdołki. Mamy tu nawet monetę. Belgijska waluta. Książki. Co tutaj jest? Karty. Z powrotem. Jakiś przybornik młodej krawcowej. Dotarliśmy do kolejnego pomieszczenia. Dziewczyny robiły zdjęcia. Najprawdopodobniej są z Belgii. A my docieramy do salonu. Piękny stary piec, a na nim model. Zegar. Najprawdopodobniej marmur. Stary gramofon Philipsa. Myślałem, że to salon, ale to chyba kuchnia jest. Tak, widzę tutaj kuchenkę gazową. Za oknem wszystko zarośnięte. Jednak mimo wszystko dom jest nadal w dobrym stanie. Tutaj troszkę narzędzi. Służyły te zastrzyki. Być może ktoś zażywał insulinę. Znaczki. Tutaj mamy pralnię i łazienkę chyba razem. Boiler. Zobaczcie, do toalety wdarły się pnącza. Świetny widok. I wchodzimy do ostatniego już pomieszczenia. Tutaj znajduje się najwięcej modeli samolotów. Zobaczcie, ile ich jest. Mnóstwo. Gdzie się nie sięgnie wzrokiem, są jakieś samoloty. Thank you.
Tu mamy nawet kilka. Z tyłu wózek dla lalek. I kolejny model. Naprawdę jest tego tu trochę. Ten chyba pasażerski, tak. W tym miejscu zakończę już eksplorację, pokazując wam ten piękny model. Jeśli film wam się podobał, wiecie co macie zrobić. Zostawcie łapkę pod filmem, jakiś komentarz dla zasięgu. A my widzimy się znów niebawem. Także trzymajcie się i do zobaczenia.